Witam, dziś kolejny test przedtreningówki, tym razem na warsztat leci Bring the House, moim kamerzystą jest Oskar, wskrzeszony po przedtreningówkach, on woli już nie ryzykować kolejną śmiercią kliniczną, jak było na tamtym świecie. Długo dochodzimy do siebie po jeden trójce. Wygląda trochę jak błoto. Pachnie jak budyń, zobacz sobie. Ładnie pachnie, ale dziwnie wygląda. Ale to jest takie, widać, trochę sprasowane. I dużo tego ładnie prochu. Przez to światło wygląda wszystko. Trzeba się nakombinować z wyciąganiem tego. O, wychodzi. No, najładniej to nie wygląda. Może przez to, że to jest w takich opakowaniach, nie ma tych pochłaniaczy wilgoci. A wiesz, to w kuchni leżało, to mógłby ci coś dostać. Jakbym budyń nie robił. Ale zapach jest zajebisty, co nie? On taki dosyć przyjemny. Więc miejmy nadzieję, że tak przyjemnie kopię. A co z domieczką piasku? Na trawienie, psy. Za formę tego minus, nie wiem jak wygląda co. Dobra, z tego rogu już nie wygrzebię. Ale myślę, że i tak poklepię mefedronica przedtreningowica. Dobra, zalewamy. Ty, pachnie coś podobno przed treningów kupiłem, zobacz. Wy nie poczujecie, ale mój kamerzysta poczuje. Było coś takiego. Początkowy przed treningów, jak to było. Coś było. Mezomorf. Mezomorf. Tak, to był mezomorf, zapach mezomorfa. Pachnie jak mezomorf. Co może świadczyć. A jest może napisany smak? O czymś dobrym? Nie, nie ma właśnie. Bo to jest bez tyłu etykiety. A chyba to jest tylko w jednym smaku i tak. Bring the house. Oczywiście Harlock nie do końca wie, co tam jest w środku. Zgaduję, że jest pewnie jeden trójka albo coś innego. A ja nie wiem, co jest w ogóle w składzie tego. Tu wam się wyświetli skład. Oskar wie, co ja tam jest. Ja wiem, sprawdziłem i po prostu sam wybierałem Harlockowi przy treningówkę i stwierdziłem, że lepiej, żeby nie wiedział, niech to będzie niespodzianka. Grzeg mnie wypierdolić, za ostatnio będziesz dzwonił na pogotowie. Dobrze, 1-6 musi być. Dobra. Smak jak kola taka. Bo miał taki lekki zapaszek coli, tak jakby... Ale... Takie coś cytrynowego a la cola. A, da się wypić? No ja wyjebałem na łyka to. Nie jest to chyda, wiesz, nie jest gorzki smak. No nie lekko kwaskowate, jest okej. Okay. Smakowo jest zajebiście. No to co, widzimy się w podsumowaniu. Zostawcie suba, lajka, komentarz i polajkujcie mój fanpage. To takie podsumowanie przedtreningówki Bring the House. Na początku bardzo duże pobudzenie, bardzo mocne działanie, ale później szybko to mija. Jest to taka średniawa, nie polecę tej przedtreningówki. Są dużo lepsze produkty. 5 na 10, no bo średniawa, więc średnia ocena. Może bym dał nawet niższą, ale jednak było to mocno początku. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, bardzo duża pompa z cytruliny. Na pompę jest bardzo dobra ta przedtreningówka. Jak ktoś szuka pobudzenia, no to daje ona tylko chwilowe pobudzenie, jakieś 20-30 minut. Szybko mija. Jest mocne, ale szybko mija, więc to jest bardzo duży minus dla mnie. Powinno się utrzymywać trochę dłużej, bardziej równomiernie, tak jak w innych przedtreningówkach. No ale w tej tego nie mieliśmy niestety. Za to jest niesamowita pompa, ale 4 gramy cytruliny robi swoje. No to co? To by było na tyle. Zostawcie suba, lajka, łapkę w górę. Lajka możecie dać na fanpage'u, macie w opisie link. Wejdźcie sobie, zalajkujcie. Napiszcie w komentarzu, jaką wy przedtreningówkę najbardziej lubicie. Ewentualnie, czy jedliście to przedtreningówkę i czy ona wam przypasowała. Mi totalnie nie przypasowała, średniawa. To by było na tyle. Siema.